Znajdujemy się w pracowni konserwacji i restauracji szkła, pracowni kopii i detalu szklanego, a także pracowni dyplomującej w tym zakresie. Jesteśmy jedyną taką pracownią w Polsce i także nieliczną na świecie, kształcącą studentów w zakresie konserwacji i restauracji szkła, zarówno historycznego, w tym głównie naczyniowego, a także szkła nowoczesnego. Szkło niezwykle tajemniczy materiał, którego sekrety odkrywamy każdego dnia. Kopiujemy także historyczne techniki zdobienia szkła, takie jak technika emali czy witrochromii, eglomizę. Kruchy, delikatny, najczęściej przejrzysty materiał jest bardzo dużym wyzwaniem w zakresie konserwacji, prewencji oraz restauracji, a najbardziej rekonstrukcji, czyli uzupełniania ubytków. Występuje często także w towarzystwie innych materiałów, takich jak farba, drewno, metal. Trudne, wymagające, rzadkie, ale fascynujące i wreszcie bardzo terapeutyczne zadanie. Studenci w ramach przedmiotu techniki obróbki szkła realizują zaprojektowane przez siebie szlify i desenie zdobnicze na pionowych i poziomych warsztatach. Celem zajęć jest poznanie nazewnictwa, technik rzeźbienia, rytowania szkła oraz nabycie podstawowych umiejętności w zakresie zdobień. Poznają także rodzaje grawerki, kłutą rysowaną i klasyczną reliefową. Dzięki poznaniu tego rzemiosła mają możliwość samodzielnego wykonywania replik obiektów szklanych oraz lepszego zrozumienia szkła jako materiału w pracy z obiektami zabytkowymi.